Cześć, witam Was w kolejnej części serii Analiza projektowa kryptowalut, w której to wytłumaczę Wam, czego możecie się dowiedzieć z sekcji Code Progress dostępnej na portalu CoinPaprika. Materiał ten jest elementem wyjaśniającym, z jakich zasobów będziemy korzystać w celu analizowania tego, co dzieje się w kodzie źródłowym danego projektu związanego z kryptowalutami i w jaki sposób może to wpłynąć na jego dalszy rozwój. Serwis CoinPaprika to platforma, która m.in. monitoruje kursy kryptowalut i tokenów na różnych giełdach. Warto udać się na stronę tego ciekawego polskiego projektu i prześledzić, co jeszcze może Wam zaoferować. Jest to bardzo solidny konkurent popularnego portalu CoinMarketCap. Sekcja Code Progress. Moim zdaniem niezwykle ciekawą sekcją tego portalu, która wyróżnia go na tle konkurencji, jest sekcja Code Progress, która daje dostęp do podstawowych wiadomości pochodzących prosto z repozytorium danego projektu znajdującego się na portalu GitHub. Dlaczego jest to istotne? Analizy, które będę dla Was przeprowadzał, będą opierać się na tym, jak przebiegają prace deweloperskie, rozwojowe danego projektu kryptowalutowego i czy idą w ustalonym kierunku. Sekcja Code Progress stanowi bardzo dobry wstęp dla takich czynności. Podzielona jest ona na dwie części. Pierwsza, umieszczona po lewej stronie, przedstawia następujące wartości. GitHub Contributors. Liczba ta informuje nas o tym, ilu użytkowników portalu GitHub jest zaangażowanych w rozwój projektu. Przez słowo zaangażowanych należy tutaj rozumieć, ile osób wprowadziło zmiany w kodzie źródłowym projektu, które zostały zatwierdzone przez jego właścicieli i są już lub będą wdrożone do działającego produktu. GitHub Stars. Liczba ta informuje nas o tym, ilu użytkowników portalu GitHub obserwuje rozwój tego projektu. Jest to taki odpowiednik subskrypcji kanału na YouTube. Jeśli jako użytkownik portalu GitHub oznaczę gwiazdką dany projekt, to po zalogowaniu na głównej stronie serwisu będę informowany o każdej zmianie, jaka w nim zajdzie. GitHub Repository. Link do repozytorium kodu projektu na portalu GitHub. Ten temat zostanie przeze mnie dokładnie omówiony przy opisie portalu GitHub w kolejnej części. Na tę chwilę przyjmijmy do wiadomości, że skoro dany projekt ma otwarty kod źródłowy, to znaczy, że musi go gdzieś przechowywać. A przechowuje go w internecie na serwisie GitHub pod adresem, do którego prowadzi umieszczony tutaj odnośnik. Code Frequency. Link do bardzo ciekawej zakładki na portalu GitHub, która podaje nam podstawowe statystyki odnośnie tego, co dzieje się w kodzie projektu. Ten temat również zostanie przeze mnie dokładnie omówiony przy opisie portalu GitHub w kolejnej części. Druga część umieszczona po prawej stronie jest to graficzne zobrazowanie przedstawione w formie wykresu zmian wprowadzonych w kodzie źródłowym projektu i ceny jednostki danego projektu w odniesieniu do czasu. Dzięki takiemu przedstawieniu tych danych możemy wnioskować, czy prace programistyczne prowadzone w ramach projektu wpływają na wartość danej kryptowaluty czy tokenu. I tutaj dla przykładu widzimy, że w dniu 6 maja tego roku do dnia 12 maja tego roku dla projektu Zcash wprowadzono łącznie 20 zmian. Dziękuję za poświęcony czas. To tyle, jeśli chodzi o tę część. Jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę o pozostawienie ich w komentarzach. Dziękuję, cześć.